Serdecznie witam w szóstej, ostatniej części, niemerytorycznej części, w której opowiem o moim pobycie podczas obchodów na 20. rocznicę masakry w Srebrenicy, dokładnie w Potoczary i samej Srebrenicy. To jest część, bez której, jak już kilka razy zaznaczyłem, możecie się obejść, aczkolwiek na pewno się dowiecie kilku ciekawych rzeczy, tym bardziej, że wtedy, rok temu, w 2015 roku, kiedy przy okrzykach Allah jest wielki, ludobójstwo i zabić go, doszło do ataku, zaryzykowałbym nawet użycie słowa zamachu na serbskiego premiera Aleksandra Vučića. Opowiem o tym, jak do tego doszło, jakie to miało konsekwencje. Tym bardziej, że, co też już kilka razy powiedziałem, dosłownie tydzień, dwa tygodnie temu w wyborach w Serbii Aleksandar Vučić dokonał kolejnego wielkiego zwycięstwa, zdobywając większość parlamentarną, dzięki czemu będzie mógł rządzić samodzielnie, czy jego partia będzie mogła rządzić samodzielnie, mianowicie Serbska napredna stranka, czyli napred do przodu, Serbska partia postępowa w wolnym tłumaczeniu. Okej, okay, lecimy. Do Potoczary, do Srebrenicy dojechałem na farcie, na strzała. Z Han Plisaka wychodziłem po wcześniejszych, bardzo ciekawych, fascynujących rozmowach w Rzepie, czy to z młodym Bośniakami, czy z imamem, który w tamtym okresie był na, powiedzmy, pewnej formie islamskiego stażu w meczecie w Rzepie. Ale wychodząc wtedy z tamtego Han Plisaku, nie zdążyłem nawet wyciągnąć kciuka, zatrzymał mi się taki wanik. Okazało się, że cała duża rodzinka z Katalonii przyjechali i tam chyba ich ojciec się zajmował tą sprawą tej Srebrenicy, coś tam pomagał. Ogólnie, jak to oczywiście w Hiszpanii, tam angielski nie był ich mocną stroną, tylko stuknęli małego focha chwilowego, gdy spytałem się, czy mówią po hiszpańsku. Nie, mówili po katalońsku. Mała, aczkolwiek duża różnica, faktycznie dwa różne języki, ja nie jestem obsłuchany aż tak z katalońskim, stąd pomyłka i odruchowo po prostu założyłem, że Hiszpanie. Dobra, dojechałem do Potoczary i następnego dnia powłóczyłem się chwilę przy grobach, w ogóle śmieszna historia, troszeczkę obrazuje już taki chillout, luz w podróżach. Ja rozłożyłem namiot przy rzeczce, umyłem się, wiedziałem, że na czymś polu się rozkładam z 20 metrów od drogi, no ale zasadniczo olałem sprawę i poszedłem spać, po czym w nocy świeci ktoś po namiocie i wali mi skopa w ten namiot i powiecie, ojej, no z jednej strony też może się śmiać, co to jest strasznego, z drugiej strony jak jesteście w takim małym namiocie i ktoś wam skopa w niego wjeżdża, no to jednak jest to sytuacja co najmniej lekko mówiąc niesympatyczna, ale poszło jak to poszło, ja już ogarnięty z różnymi dziwnymi sytuacjami, czy to w Rosji, czy w Uzbekistanie, gdzie nieraz mi tam ktoś namiot chciał strepować lub chciał się czegoś dowiedzieć. Wziąłem swoje światełko, ładnym, czystym, bośniacko-serbskim, zwał jak zwał. Poprosiłem, aby światło wyłączyli, ewentualnie świecili mi po oczach. Przedstawiłem się, dzień dobry, z Polski jestem, jadę sobie autostopem, przyjechałem na obchody, a oni aha, aha. No i ogólnie skończyliśmy na życzeniu sobie dobrej nocy i zaproszeniu na kawę, z którego chyba nie skorzystałem, tak nie skorzystałem. Bo rano poszedłem na groby do Srebrenicy. Byłem wtedy dzień przed obchodami, mogłem spokojnie pooglądać, to był 10 lipca. Wiecie, dosyć ważne, bo 11 lipca tam będą tony ludzi, o czym zaraz będę opowiadał. 10 lipca był spokój, były ekipy telewizyjne, byli różni dziennikarze, którzy obserwowali teren, co, jak to wygląda. Ja wtedy miałem czas porobić zdjęcia, chwilę zatrzymać się, na chwilę zadumy, bo jednak takie miejsca takiej wielkiej zbrodni pozwalają zastanowić się nad kilkoma, powiedzmy, egzystencjalnymi sprawami. Nie chcę tutaj tworzyć jakiejś wielkiej otoczki duchowej, ale ponad 8 tysięcy nagrobków ustawionych koło siebie jednak robi wrażenie i tego nikt nie zaprzeczy. Nawet jeśli jeden na x nagrobków jest niepoprawny, mianowicie nie jest bezpośrednią przyczyną Srebrenicy, masakry czy walk, został ktoś przeniesiony, jak to mówiłem o tych historiach, że osoby spoza Srebrenicy były grzebane na tym memoriale. Tak czy siak ta liczba grobów robi gigantyczne wrażenie. Następnie udałem się stopem do samej Srebrenicy, jeśli dobrze pamiętam. I wtedy złapałem na stopę Ibrana Mustaficia. Tak, tego Ibrana Mustaficia pewnie nie wiecie, to jest autor książki Planowany Chaos. Książki, która dla rzeczywistości bośniackiej jest wstrząsająca, bo Ibran jest jak najbardziej muzułmaninem, jest bośniakiem, był w parlamencie Bośni, w tamtym czasie Republiki Bośni i Hercegowiny. I on w książce, ja jej nie czytałem, ale znam tezy, jakie są w niej stawiane. Wiem, można podważyć, ale to tak dodatkowo dorzucam, ja tego nie planowałem, w notatkach o tym nie mam. On
Pisze mniej więcej, że Nasser Oryś to był kryminalista, zajmował się przestępczością i tak dalej, a sam Alija Izetbegowicz tak samo sprzedał Srebrenicę, czyli te tezy dosyć proserbskie, on jest nienawidzony przez jedno środowisko bośniackie, do czego gdzieś tam dojdę, jakie są co ciekawsze środowiska bośniackie oscylujące wokoło Srebrenicy. No ale to było tylko 7 kilometrów, więc na pytanie, jakie jest jego zdanie o Nasseru Oryciu, poszła wiązanka 7 czy 8 słów, które były mało pochlebne dla Nasera i to chyba tyle. W Srebrenicy udałem się na spacer, trafiając na jakiś stary cmentarz i co ciekawe, wylądowałem nagle u rodziny. Ale jak wylądowałem? Schodziłem z takiej górki boczną drogą i niby wszystko fajnie, ścieżka była, tylko w pewnej chwili ścieżka się kończyła i wchodziła prosto w dom i widać było, że przez dom dalej jest dojście do drogi. No to ja oczywiście jako praworządny obywatel i podróżnik, na którym wypada się wzorować, otworzyłem po prostu furtkę i stwierdziłem, będę szedł i zaraz najwyżej pogadam. No i moje, powiedzmy, przewidywania lub moje działanie nie było aż takie głupie, bo chwilę potem zacząłem rozmawiać, powiedziałem, dlaczego tu przechodzę, poznałem jedną kobietę, drugą i okazało się, że wylądowałem na chacie u rodziny, która nocowała swoją drogą amerykańską dziennikarkę, która czytam pracownicę naukową, która zajmowała się zbrodnią w Srebrenicy już od dosyć dawna, głównie na temat identyfikacji zwłok, czyli de facto zajmowała się tematem śledztwa srebrenickiego. Ta rodzina była bardzo ciekawa, kobieta już, no powiedzmy, w średnim wieku pracowała, pracuje możliwe nadal w Tuzli przy pogrzebach, Jezus Maria, pracuje w Tuzli przy okazji ślubów, w zasadzie w urzędzie cywilnym i mówiła, że w ogóle coraz więcej z tych mieszanych małżeństw, że to nie jest tak, że ta Bośnia jest taka strasznie podzielona. Tuzla faktycznie jest specyficznym miastem, jednym z najbardziej wieloetnicznych miast, które bardzo słabo doświadczyło wojny. Oczywiście ta masakra na Kapii, bodajże maj 95 rok, jeśli się nie mylę, wtedy zginęło dużo osób, ale poza tym Tuzla była stosunkowo spokojna i bezpieczna, gdzie dużo uchodźców schodziło z wielu rejonów Bośni. Jednocześnie w Tuzli nie było tendencji nacjonalistycznych, ksenofobicznych, tendencji wrogich innym narodom. I dlatego nie dziwi mnie to, że Tuzla jest miastem, gdzie nie ma większych problemów, aby następowały takie mieszane małżeństwa. Idąc dalej, wspomniała też takim sloganem, że Serbowie są nieczyści, że są brudni. I teraz zapytacie, no wspaniały nacjonalizm bośniacki. Ale jak każda tego typu animozja, każda taka jak to się mówi, taka, no, dokuczanie innym, no ma swoje uzasadnienie. Czy prawdziwe, nie ma to teraz większego znaczenia. Ważne, że jakieś tam uzasadnienie jest, które warto znać. A mianowicie chodzi o nic innego, o czym już mówiłem, czyli podział na serbskie i chorwackie wsie i miasta bardziej bośniackie. W tym bardziej w rejonie Srebrenicy, gdzie ewidentnie Bośniacy mieszkali w mieście, a Serbowie raczej po górach, po wsiach. Oczywiście to mówię, nie jest zero-jedynkowe, ale taki podział dało się zauważyć przed i nadal jest widoczny w wielu miejscach, gdzie są wsie serbskie i miasta bośniackie. I wiadomo, że na wsi kwestie higieny sanitarne, tym bardziej w takich miastach zacofanych i w górach, no naturalnie są na niższym poziomie. I nie chodzi tutaj, aby wypominać, że jesteś ze wsi, wsiokiem czy coś takiego. Dlatego naturalnie, no mi jest łatwiej, jestem teraz w bloku, idę i się myję. Na wsi, jeśli mieszkasz jeszcze w jakimś zacofanym rejonie, no to masz pewien problem, bo tą wodę musisz ogarnąć i tak dalej, rozumiecie. Więc jak mówię, nie jest to bez przyczyny, ale też powiedziała kolejną ciekawą, taką wiecie, sloganik, hasło, propagandę małą, że w Bośni są najlepsi mężczyźni, kobiety z całej Jugosławii przyjeżdżały do Bośni, znaleźć sobie męża i teraz mamy wspaniały kawał z czasów Jugosławii. Kawał brzmi tak, po co Bośniak jedzie, Bośniak jako mieszkaniec całej Bośni, po co Bośniak jedzie do Słowenii, ano żeby znaleźć pracę. A po co jedzie młody Słoweniec do Bośni? Znaleźć ojca. Mam nadzieję, że już rozumiecie, o co w tym chodzi. Mianowicie Słowenki puszczały się w Bośni, kiedy cała Bośnia jako najbiedniejsza lub jeden z biedniejszych rejonów, bo Kosowo oczywiście było najbiedniejsze, ale powiedzmy Bośnia była dosyć biedna w porównaniu do Słowenii, Chorwacji czy nawet Serbii, to ludzie z Bośni jeździli właśnie do Słowenii za pracą i o ironio nadal jeżdżą. Bardzo wyraźnie to widać, gdzie faktycznie w Słowenii jest bardzo dużo imigrantów z Bośni. Z innych ciekawych historii związanych z tą rodziną jest na przykład to, że przypomnieli sobie, że przed wojną ktoś z rodziny, już nie pamiętam kto, niestety na tego w notatkach nie mam, zakopał złoto koło domu. No i po wojnie bodajże ich ciotka, no i bez znaczenia kto, ktoś z rodziny latał z tą motyką i kopał wokoło tego domu, szukał tego złota. Inni wszyscy stracili nadzieję lub poznali, że no, komuś się troszeczkę w główce pokręciło, no ale co tu walczyć, jak chce, to niech kopie.
No i znalazła między innymi skrzynkę z bronią zakopaną. Nie wiem, czy ona, czy rodzina, no ale znaleźli skrzynkę zakopaną z bronią. Serbowie zakopali. Oni oddali tą broń, co ciekawe. No, ja niestety nie mogę powiedzieć całej historii, bo załapałbym się na prawo karne, ale przez przypadek, przez głupotę, powiedzmy, powiążcie to z wojną na Ukrainie, miałem ze sobą przedmiot, którego zasadniczo nie powinienem mieć. Przekroczyłem na nim wiele granic, nawet gdzieś tam wrócił ze mną. Ale mówię, no nie bez szczegółów, bo są ludzie niesympatyczni i bardzo nieprzyjemni, którzy by chcieli mnie pod prawo karne podłożyć. Tak czy siak, ja ten przedmiot gdzieś tam nawet chyba powiedziałem, że mam, i wtedy chłopak, który był w tej rodzinie, od razu mi go zabrał i powiedział, że mi go odda przy wyjeździe. Powiedziałem, no spoko, nie ma problemu, nawet jakbyś mi zabrał, to w zasadzie to jest tylko mały przedmiot, jakaś pamiątka z Ukrainy, nie muszę jej mieć, nie jest mi potrzebna do szczęścia, ale powiedz mi, o co chodzi. On mówi, no, że w tym domu broni ma nie być, że po tym, co się stało podczas wojny, oni nie chcą mieć broni. Ja wiem, że libertariańskie spojrzenie, posiadanie broni i tak dalej, spoko też, ja to się pod tym podpisuję, okej, okay? Ale bardzo fajnie to widać, jak ludzie się dystansują od wojny i od broni, jak często korelują broń z czymś złym, co nie jest oczywiście nieuzasadnione, tym bardziej po tylu latach wojny. Ale kontynuując, od razu ją oddali do rządu, znaczy do rządu, do miejscowego, tam nie wiem, samorządu, no nieważne, oddali władzom, żeby się jej pozbyć, nic za to nie chcąc. Ale co ciekawe, ta ciotka, czy kto tam kopał z tą motyką, okazało się, że znalazła to złoto. I ze z pomocą tego złota dom odbudowano, tam jeszcze po wojnie od razu mieszkał tam Serb, którego trzeba było no wyrzucić, no bo jednak to był ich dom, że ktoś się zagalopował, pewne zwroty następowały w tych kolejnych latach. No i dom faktycznie jest odbudowany. Poza kobietą, która, mówię, mieszka stale na Tuzli, syn w moim wieku, który mieszka w Chorwacji, on jest pół Chorwatem, pół Bośniakiem, gdzieś tam w rejonie Puli stara się zarabiać dorywczymi różnymi pracami. Spoko, taki ziomeczek młody. I jeszcze mieliśmy kobietę starszą, 88 lat, bośniaczka, całe życie mieszkała w Srebrenicy, przeżyła kilka wojen, drugą wojnę światową oczywiście, tą wojnę ostatnią, więc kobieta doświadczona, no już widać, że stara. Ja jej niestety nie rozumiałem, tu nie jest nic złego, po prostu akcent górski plus wiek, plus jeszcze swój sposób myślenia, no bo wiemy, że osoby starsze jednak myślą inaczej niż młode i jeszcze brakuje tych styków, żeby się porozumieć na stricte płaszczyźnie, no nie intelektualnej, ale powiedzmy logicznej, myślowej, żeby się załapać. Ale co ciekawe, kobieta to pośrednia, to powiedzmy w starszym wieku, jest ateistką. To jest bardzo ciekawy aspekt, bo powszechnie się mówi bośniacy muzułmanie, muslimani się mówi. Jak się mówi muslimani, to zazwyczaj ma się na myśli muzułmanów bośniackich. I w Polsce, gdy się powiedziałby muzułmanie, to każdy pomyśli, że każdy bośniak jest muzułmaninem, a to jest nieprawda. Tutaj mamy przykład bośniaka, który jest ateistą. To też wiele razy mówiłem, ale warto powtórzyć. Chodzi o to, że faktycznie Bośniacy powstali na gruncie religii, na odseparowaniu się, przechodzili na islam. Tak, ale to jest proces pierwotny, początkowy, zalążek narodu, ale w dalszej perspektywie oczywiście mamy inną sytuację. Mamy sytuację, w której są osoby, które poczuwają się do narodu, w tym wypadku bośniackiego, ale religia już nie jest determinującym czynnikiem ich pochodzenia etnicznego. Okej, to starczy takiego długiego opowiadania. Ja na memoriał się udałem, na akredytację zrobiłem, nie wiem po co, ale zrobiłem. Okazało się, że nie jest potrzebna, aby przebywać na memoriale, jest potrzebna, aby robić zdjęcia politykom z dobrej odległości. Co w zasadzie miałem miałem ogólnie daleko, no tak z marszu mi to poleciało. Czym jest dzisiaj Srebrenica? Srebrenica jest formą mitu założycielskiego, mitu fundatorskiego to też się nazywa. Chodzi o to, że stała się taką mitologią, miejscem pielgrzymek, ludzie pielgrzymują, macie maratony, ultramaratony, rajdy rowerowe, piesze, pieszy maraton Mostar-Srebrenica, rowerowy bodajże Vukovar-Srebrenica, już nieważne jaki, nie, po prostu z każdego miejsca ci Bośniacy idą z tymi flagami w większości Republiki Bośni i Hercegowiny. Warto to podkreślić, że faktycznie pojawiają się te flagi Bośni i Hercegowiny dzisiejszej, tej flagi, która została narzucona przez społeczność międzynarodową, ale dominuje przynajmniej w tej wąskiej grupie, która pojawiała się w Srebrenicy przy okazji memoriału i tak dalej. Pojawiają się jednak głównie flagi Republiki Bośni i Hercegowiny, czyli te koniczyny na niebieskim tle. Tych flag na pewno zobaczycie wiele. Zasadniczo całe wydarzenie miało formę pikniku. Trzeba wziąć pod uwagę, że muzułmanie inaczej podchodzą do grobów.
nagrobki są miejscem świętym, ale sam trawnik już jest miejscem, po którym się chodzi. U nas mamy duże nagrobki, które uniemożliwiają takie przemieszczanie się, a jeśli mamy grób w ziemi, no to po tym grobie nie idziecie. Uznajcie, że to miejsce jest wycięte i trzeba chodzić ścieżkami. W islamie tak nie jest. W islamie macie po prostu głównie trawniki, po których sobie chodzicie gdzie chcecie i macie takie wystające nagrobki, po prostu chodzicie sobie wokoło po tych lekkich wybrzuszeniach. To nie jest nic złego. No, oczywiście ja gdzieś naturalnie chodziłem raczej ścieżkami, mając pewne przyzwyczajenia z naszej tutejszej dominującej wiary katolickiej, tam bez znaczenia jakiego ja jestem wyznania, ale to jednak ona dominuje i pewnych zwyczajów, które u nas się przebijają, a tam faktycznie można chodzić po tych wybrzuszeniach, gdzie są zakopane trumny. Więc ludzie sobie siedzieli pod drzewkami w przeróżnych miejscach. Poza memorem oczywiście sprzedawano kupę różnego syfu, tak jak i u nas na 1 listopada. Co tam hajs się ma zgadzać? Więc temu się nie dziwię. Polityków, jak mówię, dużo było. W pewnej chwili pojawił się w końcu premier Serbii, o którym już wspomniałem, Aleksandar Vučić. I teraz najciekawszy aspekt, bo on miał się ogólnie nie pojawić. Serbskie media podkręcały atmosferę, widać było tą propagandę. Właśnie ostatnio słuchałem piosenki beogradzkiego syndykatu, gdzie system te laże, ne veruš šta ti kaže, czyli system cię okłamuje, nie wiesz co ci mówi, prawda? I o to chodzi, że media serbskie podkręcały, że będzie niebezpiecznie, że służby bezpieczeństwa powiedziały Vučićowi, aby nie jechał do Srebrenicy. Tak naprawdę, że służby bezpieczeństwa powiedziały i to pojawiło się w odpowiedniku serbskiego faktu, czy ktoś sobie robi ze mnie jaja, no wiadomo, że to jest centralnie podkręcane i jakaś dominująca tam wizja stworzenia opinii publicznej musiała się pojawić, więc to było dosyć kuriozalne, ale Vučić się pojawił, tak wiecie, na zasadzie, grozili mi, ale ja pokażę, że jestem, że ja się nie boję, ja pokażę, że jestem gotowy do dialogu, to raczej w tym kontekście było. A że było zagrożenie, to było oczywiste. Ja może na samym początku powiem, Aleksandar Vučić 21 lat temu, 20 lat wcześniej względem wydarzeń sprzed roku, powiedział w serbskim parlamencie właśnie w trakcie zbrodni srebrenickiej, w trakcie, to było jakoś chyba 20 lipca, coś takiego. Znajdę tą datę i wam pokażę. Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana, pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje, može li se tako ponašati sa srpskim narodom? Powiedział, że za svakog Srbina ubiti ćemo 100 muslimana, co oznacza, że za każdego Serba zabijemy potem 100 muzułmanów. I tym była Srebrenica. I to mówił młody Vučić w parlamencie serbskim, więc gdy takie słowa się pojawiły, Bośniacy je doskonale pamiętali. No nie mogliśmy oczekiwać innej reakcji. Muzułmanie się rzucili z kamieniami, pojawiała się jakaś grupka z taką flagą tej wielkiej królewskiej Bośni, biegła, żeby go tam zaatakować. On zaczął uciekać, przez cały memoriał przeszło dżenaza, czyli ludobójstwo. Ubij go, czyli zabij go oczywiście. I jeszcze pojawiało się najciekawsze, czyli wyjące, przeraźliwe na swój sposób, przechodzące przez cały memoriał. Allahu Akbar, czyli czy tam po muzułmańsku Allahu Akbar będzie bardziej po bośniacku. No powiem, robiło to wrażenie, bo ludzi było według statystyk około 50 tysięcy osób, na memoriale mogło być 10-15 tysięcy osób i to się po prostu przewijało przez cały memoriał, jeszcze na lekkiej górce, więc to tak schodziło, ja byłem na szczycie i widziałem tą potężną masę wrzeszczącą Allahu Akbar. Więc nie chodzi o jakąś islamofobię, czy ktoś jest, czy nie, no to jest coś, co łączy w tej chwili Bośniaków, więc oni się z tym identyfikują, więc gdy mogą to wykrzyczeć na serbskiego premiera, to oni to robią. Vučić zarobił pigułę kamieniem w oko, następnie wyjechał przez granicę do Serbii, udzielił tego samego dnia wywiadu. Ja od początku zakładałem, że to jest świetna polityczna kalkulacja, genialna bym powiedział. Przemówienie, które zrobił, ja je rozumiałem, oglądałem je z moją bośniacką rodziną, u której byłem, bośniacko-chorwacką precyzując, oglądałem je i tam właśnie było, że tam pojawiały się słowa, że on nie wini całego narodu bośniackiego, że został zaatakowany, szkoda, że tak było, że on wyciąga rękę i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, on nie chce się mścić. Takie slogany polityczne, ale powiedziane w doskonałym wyczuciu, w doskonałej formie. Zadziałał, to było coś, co ja oglądałem i mówiłem, jestem pod wrażeniem. To jest doskonałe przemówienie. Z moim serbskim tam rozumiałem 70-60%, może więcej, może mniej, już nie pamiętam, ale naprawdę rewelacja. Mówię, super. Ja chciałbym mieć takiego premiera, który będzie w stanie się tak wypowiedzieć. Nieważne już tam co jak, ale
patrząc, kogo my mamy za premierów, i gdy sobie spojrzy, gdy teraz mamy Vučića, no to jest gigantyczny przeskok, jest gigantyczna różnica w poziomie. A onda kada sam položio cvet na spomenik i kada smo krenuli sa svih strana uz povike Ala Kuegbe, krenule su uz pretnje ubij Vučića, ubij četnika i sve drugo. Krenule su razni predmeti, ja nisam htio da se sklanjam. Pitam ljude, zašto to radite? Zašto me napadate, zašto me gađate? Ja sam taj koji vam pružio ruku. Ja sam taj koji želi sa vama mir, to je naša politika. To je suština naše politike. Ali tu više kraja nije bilo. Taj napad je bio dobro organizovan i pripremljen, bilo je pregršt političkih poruka. Srećan sam što to nisu organizovali porodice žrtava i što to nisu organizovali oni koji su zaista nekoga izgubili. U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su, zato vas sad ne vidim onako da... Izražavam žal što se ovako nešto dogodilo. Žao mi je što neki ljudi nisu prepoznali moju iskrenu nameru da gradimo prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. Moja ruka prema bošnjačkom narodu ostaje ispružena i ja ću nastaviti sa tom politikom i uvek ću biti spreman da razgovaram o tome kako da probleme prevazilazimo. Budala ima u svakom narodu. Nismo ni mi u deficitu sa takvima. I ja razumem da najveći deo bošnjačkog naroda se ne slaže sa onim što su danas pokušali. Tako nastave da hodaju po našim srpskim gradovima i selima, da nikada i nigde ne pokažu mržnju prema našim komšijama i prijateljima Bošnjacima, da niko nigde ne dirne i ne podigne ruku ili ne pomisli da sad ima pravo da čini šta mu je volja, jer mi sa Bošnjacima moramo da živimo zajedno u budućnosti. I oni će tu ruku pomirenja prihvatiti. Dosta je bilo mrtvih, dosta je bilo besa, komšije i prijatelji Bošnjaci, ja vam još jedan put pružam ruku, pružam vam je iskreno, želim sa vama da razgovaram narodu u Republici Srpskoj, želim da kažem da ne treba da se osjeća ni ponižen, ni uvređen, zato što smo se mi ponašali i časno, i odgovorno, i dostojanstveno, i ponosito svoju glavu uspravno držali i znali da priznamo i da se gnušamo nekih pojedinaca koji su činili teške zločine, užasne stvari. Samo jednu stvar, Bakiru Izetbegoviću nikada ništa u Srbiji neće da se dogodi loše. Nikada ništa loše. Sačekat ćemo ga u narodnoj nošnji sa pogačom i solju, a ne batinama, kamenicama, flašama i linčom. Samo je tamo radim. Więc Vučić zaprocentował, zdobył gigantyczny kapitał, ale co ciekawe, ja byłem 2 dni później nad Dunajem, czy 3 dni później z moją koleżanką i ona mówi, no my ogólnie Serbowie jesteśmy dziwnym narodem, bo nasz premier zarobił kamieniem i z jednej strony tych bośniaków to by fajnie było tam stłuc, zemścić się za to, ale z drugiej strony, no my tego premiera też nie lubimy, bo my żadnych polityków nie lubimy, więc w zasadzie to spoko, że zarobił kamieniem. Więc to pokazuje pewien obraz bałkańskiej polityki, polityków, którzy są znienawidzeni w każdym miejscu na świecie, ale w Serbii czy Bośni ogólnie na Bałkanach jest to mocniej niż u nas widoczne. W trakcie tego całego zajścia z Vučićem widniał wielki baner, właśnie ten, który powiedziałem, za każdego Serba zabijmy potem 100 muzułmanów. Ja o niego dopytałem, kto to jest, porozmawiałem z tymi ludźmi. To było stowarzyszenie, powiedzmy, anty-Dayton. Anty-Dayton, teraz zapytacie, jak to? Dayton, porozumienie pokojowe, dlaczego oni są przeciwko, o co chodzi? O tym mówiłem w tamtej serii, o zakończeniu wojen na Bałkanach, tych pierwszych, i warto jeszcze raz przypomnieć, anty-Dayton, bo oni nie chcieli Dayton, im się nie podoba. Dlaczego Republika Serbska powstała? Dlaczego społeczność się zgodziła, aby społeczność międzynarodowa zgodziła się na istnienie
podmiotu politycznego, kontynuacji tego podmiotu politycznego, który odpowiada za, według nich, ludobójstwo, za gigantyczne czystki etniczne. Według tych środowisk, społeczności, stowarzyszeń to jest chore, że ten podmiot polityczny trwa dalej, że nie został ukrócony. Poza tym chodzi też o to, że Bośnia podlega społeczności międzynarodowej, jurysdykcji międzynarodowej. Oni nie są, oni chcą rządzić sami swojej Bośni, aby ta Bośnia była niezależna. Republika Bośni w zasadzie. Oni się nie zgadzają też na ten podział federacyjny. To jest troszeczkę to samo, co się dzieje w tej chwili w Kosowie, że młodzi Albańczycy, czy w ogóle Albańczycy stwierdzili, no że no, ta niepodległość jest, ale no my nie chcemy Amerykanów, Unii Europejskiej, kto tam chce lub jest, no my nie chcemy i chcemy sami decydować o swoim kraju. Oni chcą stworzyć Kosowo swoje, gdzie Serbowie są podporządkowani władzy większości, czyli w tym wypadku władzy albańskiej, a tu się okazuje, że nagle pojawia się Unia Europejska, która ich trzyma za mordę i mówi nie, no to są Serbowie, jest mniejszość, nie ma się prawa nic z nimi robić. Więc to się wszystko odwraca i Bośnia tak samo się odwróciła, że nie do końca chce tej jurysdykcji międzynarodowej nad sobą. Jednym z głównych czynników uspokajających był mufti, czyli prawda, wysoki duchowny islamu, który wezwał do uspokojenia się tych ludzi, że tych głównie młodych ludzi. I trzeba wiedzieć, że w islamie, głównie w kulturach islamu, Bośniacy oczywiście nie są częścią bezpośrednio kultury islamu, bo są częścią bardziej kultury europejskiej w tym znaczeniu, prawda? Oni są bliżsi nam niż takim kulturom arabskim czy turkijskim, zislamizowanym. Ale faktycznie pewne wzorce przeniknęły do nich, czyli na przykład szacunek do starszych, to jest bardzo typowe wśród Bośniaków. Ale nie tylko, gdy zwrócimy uwagę, Tatarzy krymscy też nie są zbyt religijni, też są mocno zlaicyzowani, powiedziałbym nawet zeuropeizowani, ale mimo to islam zaszczepił w nich szacunek do starszych osób. I gdy widziałem tą próbę linczu samosądu, kiedy pojawiło się to rosyjskie auto z flagą rosyjską prowokujące tych młodych Tatarów. Ci młodzi Tatarzy rzucili się na to auto i starszyzna właśnie krzyczała do nich, żeby się uspokoili, ci młodzi ich posłuchali. I to samo właśnie było w Srebrenicy, kiedy mufti mówił, wzywam do poszanowania, to jest święte miejsce. Srebrenica, memoriał w Potoczari jest świętym miejscem dla Bośniaków i nie mamy prawa nikogo tutaj atakować. Nikt nie ma prawa być tutaj atakowany. To miejsce ma być spokojne, to miejsce ma być spokojem dla zmarłych, spokojnym miejscem dla zmarłych. I wtedy się faktycznie uspokoiło, ale trzeba wziąć pod uwagę, że memoriał nie jest duży, wbrew pozorom. No to jest dosyć duża gęstość. Jak weszło, to nie wiem, może 10-15 tysięcy ludzi wewnątrz i potem kilkanaście tysięcy poza memoriałem. To jakby rozpoczęła się jakaś panika, ludzie by zaczęli wybiegać, to mogłoby dojść do ogromnej tragedii. Jeszcze te nagrobki i tak dalej, tam ludzie by się zaczęli teratować. Więc dobrze nie padło do żadnych strzałów, czy że ochrona nie odpowiedziała radykalnie na ten atak na Vučića. To też o to chodziło, wydaje mi się, aby Vučić zarobił tym kamieniem i właśnie mógł pokazać z jednej strony siebie jako ofiarę agresji bośniackiej, ale z drugiej strony jako ten, co mówi, nic się nie stało, dogadamy się, najważniejsze jest porozumieć się. Czyli to też gdzieś pokazuje, że ci Serbowie, przecież on mówi do Serbów, on mówi pod elektorat, prawda? On nie mówi do zwierząt, on mówi pod elektorat lub potencjalny elektorat, czyli mówi do Serbów, że my nie chcemy więcej wojny, już starczy tego mordowania, starczy zabijania. I to właśnie obrazuje, że Serbowie właśnie też już nie chcą tych wojen, że to nie jest tak, jak pokazuje się czasami zachodnia propaganda jako tych krwiożerczych, o co oni mają bardzo często żal. Następnie pojawiły się jeszcze przemówienia, już nie pamiętam, czy były pierwsze, czy po. Zasadniczo nic ciekawego, czy to Bill Clinton się wypowiadał, czyli prezydent z okresu trwającej wojny, tak, ten sam, który spędził upojną noc z panią Moniką Lewinski, albo może nawet nie jedną upojną noc, którym oczywiście zaprzeczał, więc autorytet z niego marny. Tak, ostatnio świeży temat, prawda, a propos jeszcze jego wypowiedzi odnośnie Polski. Pojawiło się wielu przedstawicieli chociażby z Holandii, z Turcji. No i Holandia oczywiście, że nie powstrzymaliśmy tego, że ta zbrodnia, to już o tym dużo mówiłem, prawda, próba relatywizowania, że w zasadzie to nasi poprzednicy, niby my Holendrzy, ale tak naprawdę to tamci poprzednicy, a my ci nowi jesteśmy spoko, bo potrafimy wziąć na siebie odpowiedzialność, super, samobiczowanie się, ale tak naprawdę walenie biczem po kim inny, to jest specjalność niektórych państw europejskich, ewentualnie ich polityków. Co do Turcji, Turcja oczywiście ma bardzo dużo do powiedzenia na propos mordowania, oni w końcu doskonale wiedzą, jak to się robi. Nie no, ironizuje przedstawiciel Turcji, nawet nie pamiętam, kto tam był, nie ma żadnego znaczenia, mówiący o ludobójstwie Srebrenicy, kiedy sami Turcy nigdy się nie przyznają do ludobójstwa Ormian, czy do obecnych mordów na Kurdach. No to pomińmy, jako ciekawostkę zostawi raczej do ironizowania, niż do poważnej analizy.
Natomiast kolejny ciekawy aspekt jest, że wewnątrz Memoriału Srebrenickiego była policja z Federacji Bośni i Hercegowiny, czyli tej części Federacji Bośniacko-Chorwackiej. Za to na zewnątrz memoriału była policja Republiki Serbskiej. Czyli tak się porozumieli, że sam memoriał obstawia wyłącznie policja z Federacji, ale na zewnątrz już jako teren pod jurysdykcją bezpośrednią przecież Republiki Serbskiej będą organy siłowe, mundurowe, formacje mundurowe Republiki Serbskiej. No i słuchajcie, to chyba tyle o tym moim pobycie tam na memoriale, oglądaniu tego. No oczywiście pojawiło się mnóstwo symboli, czy to Królewskiej Bośni, czy to Republiki Bośni i Hercegowiny. Mnóstwo tych wstążek, bodajże to jest chyba to zielone, ja to też gdzieś znajdę i wam pokażę. Potem jeszcze odbyły się pogrzeby, ludzie wnosili te trumny, trwały takie małe pogrzeby oddzielne, autonomiczne, modlitwy pogrzebowe imamowie odprawiali, wszyscy klęcząc gdzieś tam wokoło tego miejsca pochówku. Następnie zakopywano, tak kolektywnie, wszyscy to robili, praktycznie mężczyźni. Troszkę zdjęć z tego mam, więc możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Nie będę wnikał, które z tych, prawda, trumien były prawdziwe, które nie, nie o to chodzi. Ciekawą rzeczą jest, że tego samego dnia, w zasadzie noc przyszła, odbywał się Petrov Dan, czyli Dzień Świętego Piotra, chyba tak, żebym się nie pomylił, tak czy siak święto serbskie. I tego dnia były obchodzone obchody serbskie, czyli Serbowie przypominali o swoich ofiarach w pobliskim Bratuncu, Bratunacu, gdzie znajduje się cmentarz ofiar, przynajmniej wielu ofiar ówczesnych mordów, tam się odbywały oddzielne obchody. Jeszcze w nocy właśnie z 11 na 12 lipca Serbowie odpalali pochodnie. Takie jakby pochodnie, cokolwiek. No wiadomo, że czasy się zmieniły, więc odpala się cokolwiek. Czyli ogniska były wszędzie widoczne, jak przechodziłem przez te serbskie wsie w nocy. I jeszcze z ciekawszych rzeczy, no wychodzili Serbowie i powiewali serbskimi flagami, więc to bardzo fajnie kontrastowało. Fajnie, no nie wnikam, no ale ciekawy aspekt oczywiście. Kontrastowało to z jednej strony Srebrenica, cały świat dziennikarski zjechał, TVP, każdy kto mógł w tej Srebrenicy i obok Serbowie, którzy machają serbskimi flagami, prawda, i świętują swoje święto, próbując umniejszyć wagę samej Srebrenicy. Ja wyjechałem przez granicę, byłem trzepany, bo wyjeżdżałem przez tą granicę, gdzie wyjeżdżał też Vučić, więc miałem przeszukanie. Na szczęście nie znaleziono przedmiotu, który mógłby mnie niestety postawić w stan bardzo nieprzyjemnego oskarżenia i dosyć nieprzyjemnej sytuacji. Na szczęście dobrze był ukryty i miałem dosyć duży zapas, wydaje mi się, przy tym przeszukaniu, żeby to znaleźli lub nie znaleźli, bo to jednak było przeszukanie, no nie do końca, bo im też się nie chciało wszystkiego przeglądać, tym bardziej, że byłem chłopaczkiem z plecakiem. Słuchajcie, no i to tyle. Tyle, nie ma co przynudzać. Podobnie jak z tym ostrzelaniem, raczej ciekawostka, kilka zdjęć. Dodatkowo w odcinek raczej nie będę jakoś montował specjalnie. Pozostaje mi zaprosić do subskrybowania, udostępniania tych odcinków. Nie znajdziecie, albo już na pewno się przekonaliście, jeśli ktoś dotrwał do tej chwili, że nie ma w internecie w tej chwili równie szczegółowego wideo opracowania tego, co się stało w Srebrenicy, opowieści z tego. Przekazałem naprawdę mnóstwo stron, mnóstwo faktów, konteksty, rozrysowałem chronologię. No, jestem pod wrażeniem pracy, którą wykonałem już na ten moment nagrywając, więc mam nadzieję, że docenicie to. Nie chcę tam jakoś specjalnie zachwalać, ale po prostu wiem, jaki jest w kontraście do filmów 5-10-minutowych, które poruszają właśnie tego typu historie. Zazwyczaj to jest w ogóle 3 minuty, bo komu chce się oglądać dłużej niż 3 minuty, a tutaj macie kilkugodzinny wykład, który opowiada o Srebrenicy. Słuchajcie, to tyle. Dzięki, wszystko. Zapraszam do przyszłej serii o wielkiej historii Armenii. Dziękuję. Wojny trapiące były Republiki Jugosławii w latach 90. kosztowały życie około 140 tysięcy ludzi. Dlaczego do nich doszło? Zapraszam do oglądania odcinków poświęconych tragicznemu rozpadowi Unii Południowych Słowian.